Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, senator Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Olga Tokarczuk. Fantastyczna kobieta. Byłam dumna wczoraj, zresztą od wielu, wielu miesięcy. Jestem też wierną czytelniczką książek Olgi Tokarczuk, w związku z czym dla mnie to jest naturalne, że tą nagrodę dostała, ale wiadomo, że osoby, które bardzo zasługują, rzadko otrzymują nagrody, w związku z tym tym większa radość. A to jest większy zaszczyt, że polska pisarka zdobywa Nobla, czy satysfakcja, że to pani Tokarczuk nie lubi PiS? Patrząc na polityczną stronę tej nagrody. Ale ja nie sądzę, że... Nie mówię, że u pani, tylko tak... Nie, ale generalnie to jest chyba powszechnie fałszywy pogląd, że Olga Tokarczuk nie lubi PiS. Po prostu Olga Tokarczuk stoi po stronie demokracji i człowieka, środowiska, ekologii. Czyli tam, gdzie nie stoi PiS, tak? No ale to jest kwestia PiSu, a nie Olgi Tokarczuk. A Olga Tokarczuk od dawna stoi po tej stronie. Czasem mi się wydaje, że, znaczy czasem, słuchając całej tej debaty, że jedni i drudzy są przekonani, że Olga Tokarczuk dostała tę nagrodę, bo nie lubi PiS. A zauważył pan, że wczoraj na Pałacu Prezydenckim była piękna iluminacja z Olgą Tokarczuk. Bardzo byłam zaskoczona, ale tak premier pozytywnie gratulował wcześniej. No więc może i PiS w pewnym momencie, czy ludzie PiS też będą rozumieli, to ja myślę, że oni generalnie też są dumni, tylko to ukrywają. Może. Jedni i drudzy też mam wrażenie, że liczyli na to, że TVP nie pokaże jednak uroczystości noblowskiej. Jedni, bo to lewaczka przecież, a drudzy po to, żeby powtarzać znowu, jaka to zła jest telewizja publiczna. A ja bardzo chciałam, żeby TVP pokazało, bo to jest naprawdę bardzo wielkie wydarzenie. To pierwsza kwestia, że po 110 latach od czasu, kiedy pierwsza kobieta dostała literacką Nagrodę Nobla, to Olga Tokarczuk wczoraj również podkreśliła, ale to Polka otrzymała Nagrodę Nobla i to powinien być dzień, w którym wszyscy się cieszymy. Zresztą myślę, że to był taki dzień, bo w wielu miastach Polski były publiczne jakieś wydarzenia związane z Olgą Tokarczuk i jej twórczością. Ponoć już nie brakuje jej książek w księgarniach. Myślałem, że teraz powinno brakować właśnie. No właśnie brakowało przez pierwszy miesiąc po tej informacji o Nagrodzie Nobla, a teraz już nie brakuje, już zostały dowiezione, a w Warszawie nawet wszystkie biblioteki otrzymały od miasta książki Olgi Tokarczuk. Piękna sprawa. Czy Gabriela Morawska-Stanecka będzie kandydatką Lewicy na prezydenta RP? Kandydat czy kandydatka Lewicy na prezydenta RP będzie znany po konwencji, po tym jak Lewica cała uzgodni, kto to będzie. I my mamy taką zasadę w Lewicy i to się bardzo dobrze sprawdza już od dłuższego czasu, że póki czegoś nie uzgodnimy wszyscy i póki nie uzyskamy tego konsensusu, to nie mówimy nic mediom na ten temat. Ale jest mi przyjemnie, że moje nazwisko pada, to muszę przyznać, jest to bardzo duży zaszczyt, tym bardziej, że faktycznie jeżeli ktoś napisał, zresztą pan redaktor to też mówił, że porównując mnie do Olgi, Zuzany Czaputowej, to jest to zaszczyt, ponieważ ja bardzo cenię panią prezydentkę Słowacji. To jest osoba progresywna. Na moment zapytam również o nią. Gabriela Morawska-Stanecka, senator Lewicy, wicemarszałek Senatu jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, senator Lewicy. Po raz drugi, witamy Państwa. To, co może Pani ujawnić, to to, że Lewica szuka kandydatki, tak? Szuka kobiety na kandydata, na prezydenta, tak? To nie jest kwestia szukania, dlatego że w Lewicy jest kilku kandydatów, ale taka jest doktryna, tak? Osoby... Że to będzie kobieta? Nie. Bo już chciałem zapytać o jakąś dyskryminację, którą mi to pachniało. Nie. Włodzimierz Czarzasty zły? Nie, absolutnie. Właśnie tu o to chodzi, że jest trzech liderów, ale są też liderki w Lewicy i my staramy się, być może przez rozmawianie o tym, że to mogłaby być kobieta. Chyba wiceliderki, się... pani senator. To są liderki również, bo w każdej dziedzinie to są jednak liderki. Oczywiście, że to się utarło, jest trzech liderów, tych trzech tenorów, ale my właśnie chcemy zwrócić na to uwagę, że kobiety
też istnieją w lewicy. Jest ich ostatnimi czasy bardzo dużo, bardzo silnych kobiet, bardzo zdecydowanych, konkretnych, kompetentnych i lewica chce pokazać. Jakaś niespodzianka jest? Coś niezwykłego? W polityce to jest coś niezwykłego, że się o tych kobietach mówi. Jak niedawno... Lewica chce zacząć o tym mówić. Premierem była kobieta niedawno przecież, jeszcze nie tak dawno, na przykład. Ale inny jest klucz wyboru kobiet w Prawie i Sprawiedliwości, a inny w Lewicy. Jaki to jest w Prawie i Sprawiedliwości? No ja myślę, że kobiety, które w Prawie i Sprawiedliwości się jakby dopuszcza do władzy, to są kobiety, którymi w jakimś sensie można sterować. A kobiety, które w Lewicy wyszarpały sobie możliwość w ogóle wejścia do parlamentu. To one sterują to mężczyznami. Nie, nie sterują. One są po prostu niezależne. To jest bardzo niesprawiedliwy pogląd. Tak? No, ale mi się wydaje. No, w porządku. A wie pani, że lewica nie ma najlepszych doświadczeń z kobietami w wyborach prezydenckich. A w wyborach prezydenckich raz się zdarzyło faktycznie. Jedna pani dziennikarka, no pana koleżanka po fachu. Reprezentujemy ten sam zawód, ale Magdalena Ogórek, tak się skończyło poszukiwania kandydatki na prezydenta. Ale ja nie wiem, czy oni wtedy szukali. Ona się jakoś tak znalazła, bardzo była chętna startować. No i ja miałam już określony pogląd i wtedy na podobno ten temat. Podobno to jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic szafy Leszka Millera do dziś. No ale nie znam osobiście Leszka Millera, nie udało mi się go jeszcze poznać, w związku z czym pewnie jeszcze nie zdradził mi, znaczy mnie przynajmniej. A pani chciałaby jak Magdalena Ogórek? Nie. Znaczy kandydować na prezydenta, rzecz jasna. Nie chciałabym być jak Magdalena Ogórek i myślę, że nie mam żadnych predyspozycji, żeby być jak Magdalena Ogórek. Kandydować na prezydenta, podkreślam. Kwestia chcenia, niechcenia to jest zupełnie co innego. Każdy polityk czy każda polityczka, który idzie do parlamentu, który podejmuje się tego wyzwania, jest gotowy na różne, objęcie różnych funkcji. Tak jak ja byłam gotowa do tego, żeby objąć funkcję wicemarszałkini Senatu. Uczyniłam to i uważam, że mam kompetencje, posiadam kompetencje, żeby to robić. Także tu... To muszę przyznać, że rzeczywiście to niezwykła historia. Ze 3 miesiące temu to nawet ja z trudem pamiętałem pani nazwisko, a tu proszę. Imponująca, szybka, błyskawiczna kariera. Prawda? Coś w tym jest. I pani ma być polską Zuzanną Czaputową, jak sama pani wspomniała. No to nie ja wspomniałam, bo o tym piszą media. Wspomniała pani, że inni o tym piszą. Porównują mnie do Zuzanny Czaputowej. Jak mówię, jest to bardzo duże wyróżnienie dla mnie, dlatego że ja bardzo szanuję, bardzo cenię panią Zuzannę Czaputową. Bardzo jej sekundowałam wtedy, kiedy ona ubiegała się o prezydenturę w Słowacji. Słowacja jest bardzo podobna do Polski w pewnych... Krajobraz mamy podobny. No, krajobraz też, ale mentalność jest bardzo konserwatywna również, o wiele bardziej niż Czechy. Również dominuje obecnie ta władza konserwatywna, a jednak progresywna polityczka została. Progresywna. A jak to jest być senatorem, proszę powiedzieć? A co ja mówię, wicemarszałkiem Senatu? No. Tak zgodnie z, tak pani sobie to wyobrażała, czy trochę inaczej? Znaczy ja sobie tego nie wyobrażałam w kontekście każdego dnia, jak to będzie wyglądało, ale na pewno inni sobie wyobrażali, że to będzie mniej pracy. A ja mam takie doświadczenie, że kiedy od wtorku do piątku, czasami nawet do soboty czy niedzieli jestem w Warszawie, to chyba drugiego albo trzeciego dnia to już nie wiem, czy jutro jest czwartek, czy piątek, a to już faktycznie jest piątek. Siedzę w tym Senacie bardzo długo, bo czasami do 18:00, od rana, od 8:00, od 9:00 i cały czas coś mam do roboty. Bo... Ta robota to przede wszystkim co? Zatrzymywanie państwa PiS? Czy co? Nie, ja nie podchodzę do polityki w taki sposób. Ja podchodzę do polityki, ja coś robię, a nie zatrzymuję. Czyli na przykład pracuję nad różnymi projektami. Chodzę na komisję. No, jeżeli mam iść na komisję na przykład praworządności, praw człowieka, gdzie jest do rozpatrzenia 12 petycji, już mieliśmy dwie takie komisje. Każda ta petycja to jest jakby wniosek jakiejś grupy obywateli albo jakiejś organizacji o zmianę prawa czy podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Ja się do każdej przygotowuję. Opracowuje. Na przykład była taka petycja, na której mi bardzo zależało, żeby została odrzucona. To była petycja o podjęcie prac ustawodawczych nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej.
I przyznam, że to była petycja, która budziła moje duże obawy. Jednym głosem odrzuciliśmy tę petycję. Pani senator, pani marszałek, to prawda, że PiS kusił panią przed wyborami? Przepraszam, po wyborach właściwie, bo to przed wyborami to byłoby jeszcze dosyć ryzykowne. To już nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, to nie jest kwestia PiS. PiS nie stosuje takich metod, panie redaktorze, że dzwonią, oj tutaj prezes, może by pani zrobiła to, nie czy wiem, to, do czy mnie nie dzwonili z żadną propozycją, więc skąd mogę wiedzieć? Dzwonią różne na przykład instytucje czy firmy, które ja wiem, że są powiązane i na przykład po raz pierwszy od bardzo długiego czasu zapytano mnie, czy jak obsługa by mnie interesowała, prawna, jakieś spółki instytucji. Skarbu Państwa? No nie była to spółka Skarbu Państwa, ale coś w tym stylu. Ja bardzo się śmiałam, bo w ogóle nie byłam zainteresowana. To jest pierwsza kwestia, a po drugie ja nie wykonuję już. Może to taka koincydencja, jak mówią po prostu. Tak się złożyło. Panie redaktorze, ja myślę, że najważniejsze jest dobro Polski, dobro obywateli, dobro moich wyborców i ja się tym kieruję. Mam wolny mandat i będę starała się go wykorzystać dla dobra moich wyborców. A czy pani poznała już Tychy, jak radził wiceprezydent Maciej ja Gramatyka, świetnie którego znam. Kosztem ta kariera w ogóle tak, się tak rozwija? W ogóle. Znaczy ja powiem, będę złośliwa, bo już tyle, ja zamknęłam już ten rozdział, bo uważam, że to nie jest męskie cały czas ale opowiadać. Cały czas, jedna rozmowa. Ale tych rozmów jest więcej, tylko w różnych innych miejscach, więc ja powiem jedno. Ja w Tychach pracowałam jako wykształcona i kompetentna radczyni prawna w momencie, kiedy chyba pan Maciej Gramatyka chodził jeszcze do szkoły. I czego to dowodzi? To dowodzi tego, że ja te Tychy znam naprawdę dobrze i znałam je wtedy już. We wczesnych latach 90., bo w nich pracowałam, znałam cały powiat, ponieważ jeździłam na każdą kopalnię. Do Miedźnej, Miedźna to już inny powiat, ale to były kopalnie Nadwiślańskiej Spółki Węglowej, do Lędzin, do Bierunia. Ja te dróżki wszystkie znałam, znałam tam wszystkie przejazdy, wszystkie skróty. Ale to dzisiaj ma pani dług wobec mieszkańców Tychów. Jaki dług? No to oni... Oni mnie wybrali, bo na mnie postawili. Tak. Ale to jest dług wobec moich wyborców, mieszkańców, ale pan pyta o Poznanie Tychów, więc ja nie mam długu do Poznania Tychów. Ja pytam o dług teraz wobec mieszkańców, wobec tak? Jak mieszkańców, pani zamierza go spłacić? Nie tylko Tychów. Nie tylko, Mikołowa. Nie. Tychów, Mysłowic i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Ja naprawdę nie zapominałabym o mieszkańcach powiatu. Ja dostałam tam bardzo dużo głosów. Prorokowano, wielcy mędrcy mówili, że przegram tam 90-10%. Przegrałam tam jedynie 10% z Czesławem Ryszką. I uważam, że to naprawdę był z jednej strony duży sukces, ale z drugiej strony ja wiem, ile pracy w to włożyłam, bo ja w tym powiecie, w tych miejscowościach byłam co drugi dzień w całej kampanii. Oprócz tego, że oczywiście byłam też w Mysłowicach i w Tychach. Mysłowice znam też bardzo dobrze, bo tam mieszkałam. Znakomicie. A wracając teraz do wyborów prezydenckich, to oczywiście bardzo interesująca historia Gabriela Morawska-Stanecka, kandydatką Lewicy, ale słyszę też z innych źródeł, że to jednak nie pani, że to fajna historia do opowiedzenia, ale jednak pan, nie pani. Jakie pan ma różne informacje. Zobaczymy. Jeszcze, panie redaktorze, tydzień i już będzie wiadomo wszystko. Łukasz Kochut, szef Wiosny w województwie śląskim, mówił w poniedziałek w tym studiu, naszym kandydatem numer jeden nadal jest Robert Biedroń. No i dobrze mówił. Dobrze mówił? No oczywiście. My przecież jednak cały czas stawiamy na Roberta i to byłby bardzo dobry kandydat Lewicy na prezydenta. Tym kandydowaniem pani na prezydenta, biorąc pod uwagę, jak dotychczas rozwijała się ta kariera, to jest jeszcze jeden problem, bo to będzie taki dylemat tyski. A znowu pan te tych no, całego pani okręgu, jest, tychy, dylemat całego Mysłowice i powiat dylemat całego okręgu tysko, ja będę to bieruńsko, lędzińsko, sporem maniaka powtarzać. Ten dylemat polega na tym, że jeżeli pani wygrałaby te wybory naturalnie z Andrzejem Dudą w drugiej turze, to opozycja straci Senat. Tak, ale zyskałaby prezydenta.
To by było. I co? Warto się tak zamienić? Ja nie wiem. Ja tylko mówię, jeżeli pan już tak dywaguje, to jeżeli opozycja straciłaby Senat, a zyskałaby prezydenta, to w zasadzie chyba byłoby nawet lepiej niż straciła, jest. No musiałby być wybory przyspieszone. No nie straciła, byłyby wybory. Tak. Może by pan Maciej Gramatyka miał szansę wreszcie wygrać lepiej niż ja. Po co tyle tej złośliwości? Ale dlaczego? Marszałek. No ale dlaczego nie? To nie jest złośliwe. Miałby szansę. Miałby szansę, chyba żeby znowu... Co? Lewica kogoś wstawiła tak do tyłu. Pan myśli, że ta lewica się tak umocniła? Nie wiem, nie wiem. No, tak czy inaczej, Wiosna mówi, że kandydatem jest Robert Biedroń, a Gabriela Morawska-Stanecka mówi, że kandydatem, którego wspiera, czy któremu sekunduje, jest Szymon Hołownia. Nie powiedziałam, że sekunduje. Pytanie było sekunduje takie, chyba. Co ja mówię... Tak przeczytałem. Dobrze. Pytanie padło takie, co myślę o Szymonie Hołowni i ja powiedziałam tak, że... Każdy w demokracji, najistotniejsze jest to, że każdy może wystartować i jeżeli obywatele, bo akurat ja wiem, że Szymon Hołownia się tak przynajmniej pozycjonuje, że byłby takim kandydatem niezależnym, obywatelskim. Sekunduje takim kandydatom. W jakim sensie im więcej, właśnie tego nie wiem. Tego nie wiem. Że... A to pani go nazwała kandydatem obywatelskim. Właśnie dlatego, że on się tak pozycjonuje. Że jego wspierać będą obywatele, którzy mają dość polityki, polityków, że będzie niezależny. No nie da się być niezależnym. Ale ja powiedziałam, że takim kandydatom sekunduje właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, że to świadczy o tym, że jednak demokracja ma się dobrze, będzie się miała dobrze i to jest dla demokracji bardzo dobrze, że kilku kandydatów wystartuje. A druga kwestia, im więcej kandydatów po prawej stronie, bo to jednak ja go lokuję po prawej stronie sceny politycznej, tym większa mniej szansa... Mniej głosów dla Andrzeja Dudy? Tak, że Andrzej Duda nie wygra tych wyborów w pierwszej turze. Ja już głęboko wierzę w to, że nie wygra w ogóle. A pani się obawia, że wygra w pierwszej turze? Ja w ogóle nie wierzę, że wygra. Ale wielość kandydatów odbiera jemu głosy. Odbiera głosy PiS-owi. Tak a propos tego ruchu obywatelskiego, przecież Hołowni do kandydowania nie wyniósł żaden ruch obywatelski, tak już swoją drogą, ale tylko buduje, show rozrywkowe ale w TVN. No, to jest też nieszczęście, to jest ta druga strona tego medalu. Nieszczęście, że ludzie popularni, znaczy widzieliśmy to też na Ukrainie, pan prezydent był wcześniej aktorem, tak? Grał w jakimś filmie. To jeszcze nic złego, Ronald Reagan też był aktorem. To nic złego, ale to, że telewizja, że media potrafią człowieka wynieść i zbudować mu rozpoznawalność taką, że on kandyduje na prezydenta, czy chce kandydować na prezydenta, a z drugiej strony jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo kompetentni, bardzo rzeczowi i merytoryczni, ale nie mają takiej szansy, no bo nie są w mediach rozpoznawalni. No tylko pytanie jest jeszcze o zderzenie z rzeczywistością. Ile głosów i jaki procent głosów pani zdaniem zdobędzie Szymon Hołownia w tych wyborach? Kilka. Pięć przekroczy czy nie? Kilka procent zdobędzie. No to jest tak jak mówię, to jest kandydat po prawej stronie sceny politycznej. My się w ogóle nim nie będziemy zajmować w tym kontekście, że on nie uderza do naszego elektoratu. On nie walczy o nasz elektorat. On walczy, on ten elektorat prawicowy, bardzo związany, konserwatywny, związany z Kościołem. Ale potem jest jeszcze druga tura. No a druga tura to już będzie ciekawa, jak Andrzej Duda, myślę jednak, że wejdzie i jakiś inny kandydat i ja myślę... Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie wiem. Myślę, że ten kandydat czy kandydatka, który wejdzie do drugiej tury przy takim rozproszeniu, no może przy jakichś 20% albo mniej właśnie wejść do tej drugiej tury. To jest ciekawe, to będzie bardzo ciekawe. To jeszcze a propos rozproszenia po lewej stronie, a może nadchodzącej konsolidacji. Jest konsolidacja. Kiedy dojdzie do, i czy dojdzie, a może przed wyborami prezydenckimi, do tej wielkiej konsolidacji w postaci jednej wielkiej wspólnej partii lewicowej? My pracujemy nad tym, mamy konwencję w sobotę. I na tej konwencji zapadną pewne decyzje i będziemy też o tych decyzjach mówić. I znowu panu redaktorowi powiem to samo, że przed ogłoszeniem decyzji na pewno nie będę o tym mówiła w mediach. Nie a to, że mówić, prace są zaawansowane, tak. Ja mogę wielu rzeczy się domyślać, na przykład w związku z tym, że po wiośnie zostały głównie wspomnienia. Nie, no wiosna to jest, to był ruch, czy jest ruch, który... Sezonowy. Nie.
Na pewno nie. Jak sama nazwa wskazuje. To jest ruch, który bardzo mocno pociągnął lewicę do góry. W ogóle ja jestem wiosenna i do tej wiosny się przyznaję i przyznawać się będę. W końcu jestem wiceprezeską wiosny i uważam, że wiosna odniosła fantastyczny sukces, bo po pierwsze wprowadziła 3 eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego i 20 parlamentarzystów do Sejmu i Senatu. No, panie redaktorze, w lutym, tak? To było w lutym? Torwar? W maju wybory do Europarlamentu, 3, w październiku wybory 20. Gdyby wiosna wystartowała samodzielnie w wyborach, to gwarantuję pani, że nie przekroczyłaby progu wyborczego. Ale w polityce najistotniejsza jest kwestia strategii. Gdyby SLD, czy każda inna, czy partia Razem, właśnie na tym polega ta mądrość lewicy, żeby gdyby każda z nich wystartowała osobno, to być może na pewno nie miałaby tylu europosłów, tylu posłów i tylu senatorów. No, europosłów też by nie miała tylu, gdyby Platforma nie uchyliła drzwi tak no, szczerze. No tam dla SLD. Więc europosłów łącznie jest no, w zasadzie 8, jeżeli by połączyć wiosnę i... Ale chodzi mi o to, pani marszałek, że wiośnie ta konsolidacja jest na rękę. Wszystkim jest na rękę. Ale partia lewicy, Razem, ale partia Razem jest na rękę. Mówi, że niekoniecznie. Ale partia Razem i tak uczyniła ogromny postęp. Ponieważ w 2015 roku wszyscy mieli za złe partię Razem, że lewica, no, nie przez nią, bo to są troszeczkę inne uwarunkowania, ale jednak z jej powodu nie weszła do parlamentu. Wszyscy śmiali się przez kilka lat, prawda, że Razem, ale osobno. Partia Razem teraz po pierwsze w kampanii wyborczej podjęła decyzję. Wiem, że to była decyzja demokratyczna, ponieważ tam są bardzo gremialnie podejmowane te decyzje o wystartowaniu łącznie z nami. Po drugie, podjęła również decyzję o wspólnym klubie, w związku z czym ta lewica jest skonsolidowana. Z tego punktu do rezygnacji z własnej podmiotowości, tworzenia jednej partii ale pod to są sztandarem decyzje, SLD, to są decyzje partii Razem. To już jest Razem. Długa droga. To są decyzje partii Razem i my te decyzje szanujemy, ale mamy wspólny klub lewicy i to jest bardzo duża wartość w parlamencie. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, senator lewicy. Jednej wspólnej zjednoczonej była dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.